Siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 3 maja. 4 maja mamy. I to znaczy, że mam pierwszy dzień matur. I mam polski. Jest to matura, której najbardziej się obawiam, a mam najwięcej wiedzy z niej, tak zakładam. Więc no. Zobaczymy, co mi dadzą. Pewnie będzie coś łatwego. Na pewno będzie jakaś Tidlera i Utopia Żadnych Dziadów, części trzeciej, nic w ten deseń. Tylko tak spokojnie myślę. To znaczy ja 2 miesięcy mam przekonanie, że będą dziady. Część trzecia właśnie, ale wolałabym jednak nie. Ale jak będą, no to trudno, nie? Jakoś się wybronimy. I tak, jestem już generalnie pomalowana, tylko nie mam rzęs. Sorry, że mówię do was jak jem, ale nie mam czasu. Bo jest 7:20. Zobaczcie, widzowie, gdzie ona stawia nogę, żeby zawiązać but. No. Serce mi zaczęło mocniej bić. Jak buty ubrałaś, to serce zaczęło ci mocniej bić? Co, my idziemy? Szybka zmiana obuwia, bo przecież zawiozę ją. Co za zło koniecznie. Muszę mi odnieść kamerę. Mam okulary, dlatego że... A może będę ściągać. Może mi się przydadzą do lepszego widzenia. Mam 3 długopisy i dowód i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby napisać maturę. Nie wiem, nie mam doświadczenia w sumie. Pierwszy raz to robię, polecę freestyle. No. Więc Sunia, moi drodzy. Ostatni zakręt przed LO. Cześć wam, witam was. Słuchajcie, no nie ma co tutaj za długo opowiadać. Jestem już tutaj. Tam jest moja mama z kawą, przyszła. I jako, że ja nie pójdę spać na chwilę obecną, no bo przyszła moja mama, więc opowiem wam, jak było na maturze z języka polskiego. Było fajnie, spoko, ja bardzo lubię, naprawdę. Nie było tam zadania takiego, które bym miała, chyba sobie wyciągnąć tą wiedzę nagle z 4 liter. Nie, a więc o tyle dobrze. Przewidziałam dziady część trzecią, przewidziałam przedwiośnie i przewidziałam wesele. Miałam nadzieję, że będzie Orwell i był w jednym zadaniu, więc mega fajnie. Nie było lalki, nie było pana Tadeusza, na szczęście. A więc ja jestem raczej usatysfakcjonowana, jeżeli chodzi o tę rozprawkę, to jest gorzej. Jestem nawet, bym powiedziała, niezadowolona, ale zobaczymy. Były 2 tematy. Temat numer pierwszy, czyli człowiek jako istota czego? Sprzeczności. Tak. A drugi temat było, co sprawia, że stajemy się bohaterami w oczach innych ludzi, czyli jakoś tak. Ja pisałam ten pierwszy. Odniosłam się do Macbetha, chłopów i zbrodni kary. Wiedziałam, że wcisnę gdzieś tych chłopów, jak już się nauczyłam. Pro mam angielski, więc jedyne, co dzisiaj zrobię, to może przeczytam sobie parę listów w języku angielskim. Posłucham sobie jakichś podcastów po angielsku i to będzie to, żeby, wiecie, przekliknąć mój mózg z polskiego na angielski i żeby lepiej się żyło. Patrzcie, jakie mam paznokcie, tak mi się podobają. Fucking, są śliczne. Czy je popisałam tutaj? Nie. To była taka kropeczka tylko. I co? Ogarnę się i pójdę spać, bo wstałam dzisiaj o 6:00. O 6:00, jakaś nieludzka godzina. Zastanawiam się, czy jutro nie pójść w ogóle w tym samym, słuchajcie, bo było mi bardzo wygodnie w tym stroju, więc... Czemu nie? Czemu nie? Siemano, to ja dzień przed maturą z języka angielskiego. Jest godzina 20:22 i ja umieram po dzisiejszym polskim. Natomiast nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się
od tego pana, to jest mój ulubiony po prostu nauczyciel, jeżeli chodzi o internety. Tutaj słuchajcie, już zrobiłam sobie noteteczki tutaj i zaraz wam pokażę kolejną stronę. Robię na czerwono, bo taki długopis miałam. Tutaj mamy wszystkie w ogóle czasy po kolei. Tak wiecie, w pigułce. No rano zamierzam sobie, jak będę się malować, to włączę sobie jakiś podcast po angielsku, bo matura z angielskiego zaczyna się od słuchania, a ja słyszałam, że fajnie jest przełączyć swój mózg na słuchanie po angielsku tak z rana i że to działa podobno. Prawdopodobnie usłyszymy się dopiero jutro rano, a więc mam nadzieję, że nie będziecie tęsknić. Ja do was wrócę, obiecuję. Tym czasem idę na randkę, największą randkę w moim życiu z angielskim. Fajnie. Podoba mi się ten koncept, lecę dalej i pa! Tak wyglądam drugiego dnia, widzicie, mam inne spodnie, góra została ta sama, mam takiego warkocza, a więc tak to się wszystko prezentuje, mam okularki, żeby dodać mi plus 10 do inteligencji i tak się prezentuję. Dzisiaj mam trochę inny makijaż, bo mam taką kreskę z cieni czarną, ale podoba mi się. I co moi drodzy, lecę, angielski generalnie myślę, że luz. Że nie będzie. Drodzy, witam was. Jestem już po maturze z języka angielskiego. Tak jak mówiłam, na S wszystko, najmniejszego problemu nie było. Bardziej zestresowało mnie pewnego rodzaju... kamera mnie zestresowała, do której musiałam mówić jakieś słowa. To było stresujące. No, nie jestem zupełnie przyzwyczajona do takich rzeczy, więc... To było tak, że mówisz teraz. No to było takie ironiczne, że zestresowałam się. Cześć. No, a więc wróciłam, już się przebrałam w domowe rzeczy. Teraz mam weekend odpoczynku. Odpoczynku czytaj 4 godziny korepetycji z matmy, reszta sen. I tak, później mam w 8 matmę i mam do końca tygodnia chyba wolne. I dopiero mam 17, tam inne dni, mam matury ustne i rozszerzony polski. Czy się boję któregoś z nich? Boję się wszystkich, więc fajnie. Może mi wypadną mi wszystkie włosy z głowy już przez ten stres. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje rozszerzenie, to mi się wydaje, że powinnam coś się uczyć na to, ale... Czy wyglądam, jakbym się uczyła? No, niezbyt. Mamy niedzielę, godzinę, nie wiem którą, coś około 10. Ja nie śpię od 7, ale dopiero teraz ogarnęłam się, żeby wstać. I dobrze, że miałam ciuchy na fotelu z wczoraj, bo bym nie wyszła, bo jest tak zimno. I wyglądam w ten sposób. Mam niepościelone łóżko. Ale moi drodzy, muszę iść na korepetycję. Mam dzisiaj 2 godziny korepetycji z matematyki od 13 do 15, a wczoraj miałam od 12 do 14 korepetycje. Wiecie, czym się pocieszam, że to są ostatnie korepetycje dosłownie prawdopodobnie w moim życiu, bo maturę zdam, wszystko będzie dobrze i tak, to chyba tyle. To chyba tyle. Się będę zbierać na korepetycję. Jeszcze muszę zrobić sobie śniadanie, bo wczoraj nie jadłam kolacji i trochę jestem umierająca w związku z tym. I muszę zrobić 2 strony zadań z matematyki, więc może zrobię to teraz. Siemaneczko, mam szafę tutaj brudną, ale... tak wyglądam dnia 3. Mamy poniedziałek, 8. Dzisiaj piszemy matematykę, mój ulubiony przedmiot osobiście. Więc wyglądam w ten sposób i będę miała czarno wyglądała. Tak świeci pięknie słoneczko. Taki mam makijażyk, czyli taki o zwykły. Tu lustereczko masz. Trochę denerwuje. Nie denerwuj się, umiesz. Pani Beata powiedziała, że umiesz. Siemaneczko.
siemanko, moi drodzy, witam was. Jestem już po maturze z matematyki, dla mnie najtrudniejszej, najbardziej chyba, nigdy nie szło mi dobrze z matmy, więc tak. Ale w ogóle dzisiaj się stresowałam najmniej, taki luz miałam do tego, w ogóle wiecie. No, a więc na pewno zdałam, dzisiaj za jakieś parę godzin sobie zobaczę wyniki, bo ja tak mam, że ja jak napiszę, na przykład jakiś sprawdzian albo egzamin, to ja później wszystkie pamiętam, jakby co gdzie dałam, bo niektórzy mają tak, że wiecie, napiszą i koniec, i napisane. A ja pamiętam wszystkie wyniki i wszystkie odpowiedzi, jakie dałam, więc sobie sprawdzę. I tak, moi drodzy. Nie była trudna ta matura, była okej, była taka no przystępna, zdecydowanie. A ja się przebieram, bo jestem w koszuli i będę jadła obiad, a więc tak. I prawdopodobnie już w następnym klipie powiem wam, czy sprawdziłam sobie odpowiedzi i wtedy też wam pogadamy sobie o końcu tego filmiku. Cześć wam, witam was, żeby się już z wami pożegnać, mi tu włosy denerwują. Żeby się z wami pożegnać, dlatego że to już tyle, skończyłam podstawy, trzy pierwsze, jeszcze tylko trzy za mną. Do rozszerzenia wystarczy, że podejdę i prawdopodobnie zdam, więc na luzie. Usnę też raczej na spokojnie, znaczy teraz mówię na spokojnie, ale do nich mam jeszcze tydzień, a jak będzie bliżej, to pewnie zacznę się stresować. Natomiast teraz został mi tydzień, na spokojnie, wszystko się ogarnie. Właśnie siadam do nauki, natomiast, że wykorzystując sytuację, iż przed chwilą byłam u fryzjera i jestem pomalowana, to pożegnam się z wami. I tak, co? Nie wiem, czy chcielibyście jeszcze taki filmik, jak będę po ustnych, może coś tam, może to połączę, natomiast z czymś jeszcze, natomiast tak, dajcie mi znać w komentarzach. Buziaczki, dużo osób pisało na kanale moich rodziców, życzą mi powodzenia, bardzo mi miło, bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję wszystkim i co? I to tyle chyba. Już kończymy. A więc nie trzymam was tu dłużej. Do zobaczenia w następnym filmiku. W opisie macie mojego Instagrama i TikToka, a się z wami żegnam. Pa, pa.